Po wakacjach wielkie sprzątanie, bowiem regularnie zaśmiecamy rzeki Mazowsza. Kto może wziąć udział w akcji? Gdzie możemy więcej informacji nabyć o tej akcji? Akcję sprzątanie rzek Mazowsza może wziąć tak naprawdę każdy. Możemy się zarejestrować na stronie Czyste Rzeki i możemy wybrać sobie odpowiedni odcinek, to czy chcemy płynąć kajakiem, czy chcemy płynąć pontonem, a my przede wszystkim musimy przywieźć ze sobą dobry humor, chęci do sprzątania. No i tutaj kwestia dobrej zabawy i chęci bycia razem nad rzeką i zrobienia czegoś dobrego dla tej rzeki. Dobrym przyjacielem rzeki i osobą, której niezwykle pomagam tworzyć ten szlak, jest ta oto kobieta, Iza Wolewej. To ona, tak zwany tytuł przyjaciela rzeki. Iza, odbierasz nagrodę z numerem 1. To jest strasznie ciężki i szklawo. Proszę bardzo, Iza. Mamy sprzątanie rzeki, przygotowania na kolejny sezon, dbamy o czystość, dbamy o ekologię. Przyjechałam specjalnie, żeby tutaj pomóc, posprzątać. Przyjechaliśmy posprzątać, tak. Będziemy sprzątać rzekę, porwaliśmy się na kajaki w październiku, będzie fajnie. Chciałbym coś posprzątać, bo jest co niestety. Siedzę i boję się na razie, a później mam zbierać śmieci. Nie jestem stąd, jestem z Kutna. Z Warszawy przyjechaliśmy, z Brudna. Ursynowa. Warszawa. Z Warszawy. Zaczyna się z Kutna. Józefowa. Z Warszawy. Z Warszawy. Z Podtorunia. Jestem pierwszy raz na kajakach, także dla mnie jest to coś nowego. Mąż już drugi raz, a ja pierwszy i mnie tak wyciągnął, mówi, że fajna zabawa. Więc. Już pływaliśmy tutaj, ale pierwszy raz będziemy sprzątać rzekę. Drugi. Drugi. Spływy w krąg to już kilka razy byliśmy. Ale pierwszy raz sprzątać, tak. Super, super wyprawa, super przeżycie. Mój debiut w kajaku. Dużo śmieci, umywalka, opony. Krzesełko turystyczne. Na nabrzeżu zbieraliśmy opony i inne rzeczy. I było bardzo dużo śmieci wiosną. I płynęliśmy wtedy kajakiem, dzisiaj nabrzeżem szliśmy. No znalazłem jedną oponę od ciężarówki, ale nie dałem rady załadować. Klapki, skrzynka, wiadra, kosmetyczka dla żony znaleziona, wazon. Ale ogólnie mniej jak na wiosnę. Śmieci mało, czyste brzegi, o wiele mniej niż na wiosnę. Mniej co prawda niż wiosną, ale jest. A to dobry znak. Stoiska, gdzie można się dowiedzieć, jak wygląda recykling zużytego sprzętu. Telewizor, szkło kineskopowe jest tak naprawdę mielone, to jest pierwszy etap. To jest... A to jest pomielone czy potłuczone w pierwszej Pomielone, ono jest mielone, to jest drugi etap mielenia, taki jest trzeci etap mielenia, a później on jest do postaci takiego piasku, dodawany jest cement i robiona jest z nich kostka blokowa.
generalnie woda czysta, przyjemnie, bardzo ciekawa rzeka, bardzo ciekawe widoki. Nazbieraliśmy troszeczkę śmieci, tak. Okolica jest czyszczona i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze fajniej. A poza tym znajdujemy się na przepięknym, wyjątkowym terenie i należało tutaj przyjechać i już. Zawsze będziemy wspierali, że będziemy tylko mogli. Jest, zawsze możesz się na nas liczyć.